Cześć, słuchajcie, przyszła do mnie dzisiaj bardzo ważna paczka, ponieważ jest to paczka od Cedrowych Wzgórz, także razem z Wami open boxy tutaj zaistnieją. Ja powiem Wam, albo miałam pojechać własnoręcznie odebrać i tak jechałam, że wreszcie nie dojechałam. I chłopaki się zbiesili, wysłali. Chciałabym mnie poruinować. Nie, to akurat nie jest do góry nogami. Ale nic z tą. Znamy to pudełko. Znamy to pudełko, ale słuchajcie. O, proszę bardzo. Tu będzie chyba... Czekaj. Tu, tu, tu. Tak, tak, ja wiem, tylko się zastanawiam, że to jest początek, tak żeby to... O. Dobra. Słuchajcie. Dobra. To lecimy w tą stronę, no? Okej. Okay. Ja przyjdzie konfekcji. I balonyki lecą. Och. Mamy tutaj. Proszę. Dziękujemy Ci za zaufanie, jakim obdarzasz Cedrowe Wzgórza. To dzięki Tobie mamy motywację, by przeszukiwać stare księgi, pola i lasy. Zbierać kamienie, mech, liście i sprowadzać rzadkie artefakty z całego świata. Kalendarz, jaki za chwilę otworzysz, jest naszym wielkim marzeniem o magicznym świecie. Świecie pełnym unikatowych historii naszych przodków, bajek i legend opowiadanych wieczorami przez babcie. Przepisów, jak być szczęśliwym każdego dnia i jak sprawić, by te dni były wyjątkowe. Najważniejszym jest, aby pamiętać, że Kronika Świateł to księga notująca kolejne dni światła. Warto w niej pisać, bo do tego została stworzona. To baza dla Twojej codziennej księgi cieni, magicznego notesu, kalendarza rozwoju osobistego, czy wreszcie Kroniki Świateł. Wedle sił staraliśmy się przelać naszą wiedzę, zdolności, pasję i zamiłowanie do świata natury, które z pewnością nas łączą. Stworzyliśmy bazę, teraz w Twoich dłoniach leży wypełnienie jej pięknymi planami, dobrymi wspomnieniami i wspaniałym życiem, czego Tobie życzymy. Do dzieła. Czytaj, pisz, notuj, stwórz własną, najlepszą wersję Kroniki Światła. Gabriel i Adrian oraz kota. Cedrowe Wzgórza. Kota koniecznie. Bez kota to nie jest to samo. Teraz, tadam, tadam. Tak, postaram się zrobić to... Nie, to ma być wielki boom. Nie, eco-friendly. Ja nie lubię sprzątania. Słuchajcie. Ciekawe, jedzie już to całe tak. Ja już Wam recenzję robiłam tejże. Ale... Dobra, wezmę pudełek. Pudełek, czek. Proszę, bierz pudełek. Idziemy dalej w rozrywanie tegoż. Proszę bardzo. Mistrzostwo świata. Piękne, prawda? Szapoba. Już wiecie, jak jest. I tak ich kocham. Ja też. Co robią. Żadne inne podróbki. Nie mają szans w ogóle. Nie. Gubią się w przedbiegu. Robimy to. Pentagram. Recenzję macie. Wiecie, co patrzymy? Tu. Joanna. Moment. Wiedziałam. Numer Twojego egzemplarza. To jest szczególny egzemplarz. Nie mam numeru, mam imię. Nie jesteś numerkiem? Nie jestem. Kolejny. Także słuchajcie, no recenzję macie, więc ja tu się nie będę rozwodzić, ale... Ale przysiądziemy. Nie jednego wieczorka. Do niej na pewno tak. Fajnie, bo podaję wschody i zachody słońca. Tego mi brakowało w horoskopach i wyroczniach. Wiecie, jak jest. Aż tutaj wiatrów pola. O, dokładnie tak. Teraz oczywiście praca. Samo się nie nagra, słuchajcie. Moi kochani, dotarła do mnie Kronika Świateł i mój szczególny numer egzemplarza, który posiadam. To po prostu Joanna. Dziękuję, chłopaki. Ja już wiem, że ona jest rewelacyjna, ale teraz będę czytać cały czas. I umieszczamy. Tak, z hashtagiem. Nie, bez hashtaga, bo to relacja, nie umiem. Natomiast zaraz będzie z hashtagiem. Tu
tylko będzie zdjęcie. No i co? Zdjęcie. Voilà, będzie z hashtagami. Tak jakby się ładnie to wybiorę. O, hashtag. Kronika świateł. Hashtag cedrowe wzgórza. Świateł. Hashtag lubię to. Hashtag. Coś tu pokościałam. A ja tymczasem. O, nie toś tej wiśnia. Cedrowe wzgórza. Hashtag. Alfabety. Ciu. Wow. To ja idę w to dzisiaj. Dzisiaj nie idę spać. O, kuchnia. Skorpion, otwórz gabinet psychoterapii. Ciekawe, czy dla kogoś, czy dla siebie. Nie, no bo jeszcze coś potościałam. Mars. Wow, ale jaki tu jest piękny papier. On nie jest taki szorstki, szorstki. On jest taki... Fajne obrazki. Treść zapewne też. Moczo, moczo. Cuda. Do trendu moich ulubionych kowbojek. Proszę bardzo. Gdyby ktoś zechciał. Można? Można. Po reklamie. Aha. Zapowiadana piątka plus, to od niej zaczniemy to wydanie faktów w RMF FM. Zbliża się 12. Sezon ławeczkowy uważam za otwarty. Aczkolwiek wiele do życzenia pozostawia. Na przykład. Jeszcze by się napił. Albo tam. No nic, usiadłam, bo właśnie tak. Powiem wam, że jak już się robi fajna pogoda, to już się chce żyć. Można było, ja mam nawet szalik, ten, który dostał od jednorożca, ale można było, no nie wiem, już się lekko ubrać, buty lekkie, już jest cudnie i naprawdę fajnie, także... Słuchajcie, na pewno będzie więcej vlogów, bo już się chce robić cokolwiek. Dorota poszła jeszcze do pasmanterii, ale zaraz sobie posiedzimy na ławce chwilę. Prawda jest taka, że jak my przychodzimy po zakupach, to tak naprawdę kot wygląda właśnie w ten sposób. Nie wiem, oddycha, że nie ma pincet toreb, czy co? Tak, tak. No, taki chillout. Taki chillout na torebkach. No. I teraz mamy hol zakupowy. Przede wszystkim zostają obcinane nitki. Zwyczajna w środku, bardzo fajna. Przegródka na telefon i drugi telefon. Bo ja mam dwa. Tak, i zamykana na coś. No, no, jakiś na świnki. Jakieś klucze, pierdółka. I cyk. Długi pasek ma. Fajny, jak to się mówi w Łodzi, na ekspres. Na ekspres. O. I o, proszę bardzo, tak, taka jedna. Tu jest jeszcze taki myk i tu jest kieszonka. Można sobie wsadzić skrytki. To jedno mamy w takim kolorze. Tak, i druga jest. Druga jest takim, to jest moja. Tak jest. Ja mam ciemną, ja mam do tego jeszcze jedną ciemną, taką dużą. Po prostu teraz nitki się będą obcinać. Sorry, ale to jest silniejsze ode mnie. Porządek musi być. Dobra. Tutaj jest następna, o, tak jak jest mała wersja, tak, jest duża wersja. Ma dużą wersję. Tadam, tak. Tadam.
To jest na prezent, a mój kolor jest ciemny. O, proszę bardzo. I to jest takiego fajnego materiału, takiego. Kordura, coś takiego. Coś tylko takiego. Takie bardziej takie, bo czasami kordura ma taką... Śliskie takie są, a to jest taki... Powłoczkę właśnie. Trochę płócienny. Oczywiście pentagram, vintage. Oczywiście pentagram, bez pentagramu w ogóle byśmy nawet nie spojrzały na tę torbę. I tu jest jeszcze taki fajny myk, że można sobie zmniejszyć objętość. I można sobie ją taką zrobić, ale... No ja lubię dużo. Ktoś lubi dużo. No i co jeszcze? Jeszcze i farba do włosów. Farba do włosów, zaraz no, idę bielizna. Farbować, zobaczymy. Bielizna, jak bielizna. Skarpetki. Skarpetki, no. Skarpetki to i są fajne. Stópki, finiolku. Takie to. O. I kot. No. A jeszcze jeden kolor torby. Kot w tym wszystkim. A jeszcze jeden kolor torby. Aha, bo myśmy już lecimy. Poszywały, nie powiem. Też na prezent. I to jest też na prezent. O, proszę taka bardzo. Oliwka z czarnym. Tak, bardzo fajnie. Prezentujemy dzisiaj. Tak jest.